Witajcie, ze strony odkupca Adi, który zwał się kolejny odcinek z serii Anno 1800 ze wszystkimi DLC. I oczywiście to jest odcinek 101, bo w poprzednim odcinku mieliśmy jubileuszowy, a mianowicie setny już materiał. A teraz mamy 101. No cóż, no to w poprzednim odcinku co robiliśmy, czyli dalsza rozbudowa naszej stolicy, czyli kolejna nowa depocza chmur i tak dalej, aż w końcu spróbujemy osiągnąć ten limit, czyli tutaj wymagany limit właśnie w depocze chmur, aby osiągnąć właśnie 55, żebyśmy rozpoczęli dalszy etap budowy tej wieży. A na razie musimy oczywiście czekać. Więc no cóż, pozostaje tak naprawdę rozbudowa dalej depoczy chmur, ale oczywiście nam okien brakuje, więc musimy troszkę poczekać. I tyle. No to skoro tak, to myślę, że chyba na razie zostawimy ten obszar. Włączę na maję czas. Tutaj widzę, że ten ładunek przybył, to dobrze. A to jeszcze. Co zrobić z tym? To jest dobre pytanie. Co z tym zrobić? Chyba to sprzedam. A, i musimy zwiększyć produkcję zboża. Tylko pytanie, gdzie? To też jest bardzo dobre pytanie. Gdzie byśmy zwiększyli produkcję zboża? No właśnie, trzeba się zastanowić, gdzie by tutaj tak polepszyć produkcję. To już chyba raczej odpada. Ale może tutaj. Tutaj to raczej odpada ten obszar. Zresztą widzicie, do czego on służy bardziej jako produkcja węgla drzewnego, no i szeroko pojęte wydobycie. No i oczywiście jeszcze produkcja salety. Więc tak, to odpada. Pozostaje zasiedlić nową wyspę. To znaczy, musimy tutaj podpłynąć, zebrać materiały. Chociażby właśnie desek, cegieł, starych belek, a później oczywiście jeszcze dojdą okna i żerbet potrzebne do wybudowania molu pracowniczego. No i jeszcze oczywiście rafineria, żebyśmy mogli tam dostarczać ropę naftową, abyśmy mogli tam tankować nasze traktory, czy w tym przypadku kombajny, bo w końcu zboże, tak. Więc tak to się prezentuje. A tymczasem ekspedycja archeologiczna. Więc płyniemy. Kolejna sprawa. A, tutaj dochody podskakują z tego, powodu, bo biżuteria. Jakby nie patrzeć, biżuteria jest tutaj. No cóż. Można i tak. Tutaj się bada. A właśnie, może coś fajnego zbadamy. Czyli tak, dziedziny badań. Rozwój talentów. O, mamy coś nawet. Bierzemy to podwójne karty legendarne. O, i nareszcie mamy tą legendarną, jedną z najważniejszych kart, co musicie używać, żeby w ogóle wasza gospodarka była też bardzo sprawna. To właśnie to jest ta karta. Ta karta jest idealna do kopalni. Nie dość, że ona bardzo mocno zwiększa wydobycie, to dodatkowo ona produkuje rudę złota i ropę naftową. Więc ona jest wszechpotężna, ta karta. I udało się. Mamy to. Jak mnie to strasznie cieszy. Legendarna karta, to bierzemy. Może kultura? A, tam botanika. A, jeszcze jedna kwestia. My już wszystkie tutaj talenty odkryliśmy, jakie były dostępne do związków zawodowych. Więc tutaj się skończyła jakby jedna kategoria. Została tylko kategoria od kapitana portu, czy od ratusza. Więc jeszcze taka ciekawostka. Ale tak, skoro mamy tutaj już ten okręcik, to ładunek. Płyniemy tutaj. Tutaj jest nawet troszkę żelaza. Oho, ho, ho. Tylko, że ty nie masz w ogóle zboża. Ty też nie masz. Ojoj. Chodźcie, ja picie, panie. Chodźcie, ja ci, panie. No właśnie. Dobra, chodźmy tutaj.
To ja bym spróbował wyciągnąć jeszcze więcej tej ropy. Tylko bym potrzebował inne ładunki dostarczyć, jak troszkę na przykład desek, stali i pewnie jeszcze silniki parowe, co nie? A, też. Też będzie potrzeba. I chyba jeszcze my tutaj rozbudujemy troszkę bardziej port, a mianowicie wybudujemy pirs. No właśnie, pirsa jeszcze trzeba będzie zbudować, bo już tutaj nie ma miejsca. Jakby jest tutaj takie troszkę nawet opóźnienie, bym powiedział, jeśli mowa o transport materiałów. Co mi się nie podoba. I to w końcu tutaj płyniesz, czy co? Płyniesz, tylko płyniesz tak, że koniec świata. Populacja rośnie, populacja spada. Jeżeli tak ona skacze, to znaczy, że to jest biżuteria. Chlebek? Chlebuś? Czy ty... Nie, chlebek jest okej. Okej, no to dziwna sprawa. Czy my też jakoś inaczej dostarczamy ogólnie czekoladę? Tak z ciekawości? Tylko tak. A jakby tam jeszcze tutaj nowoczesne uzbrojenie i dałbym też jeszcze więcej czekolady? O, może być nawet i tyle ładunku. No, tyle wystarczy. I chyba jeszcze bym to rozbudował, czyli potrzebujemy więcej desek, trochę okien, stali i jeszcze silniki parowe. I jeszcze to. Ale może bym tak troszkę rozbudował niektóre depesze chmur na przykład. Miałby pomysł. People celebrate your leadership. Ty nie możesz się rozwinąć, bo nie masz koniaku? Panie koniak. Pan koniak jest dobry. Więc co tu biega? E? A właśnie, a jak tam koniak? Tak, czy on w ogóle jest na pusie? Jest na pusie. Curious. Okej. Ciasteczka też. To skoro ciasteczka to i to... A, w ogóle jaka ta limoniada? W porządku. Nie jest źle. Szampon? No, tak samo. Konserwy. Aha. Trzeba będzie poprawić konserwy. Ale przez to bym musiał właśnie zwiększyć produkcję gulaszu. Wobec tego to ani już. Z tego, a nie już. Teraz populacja będzie tak skakać ze względu na turystykę, bo my tak troszeczkę skromnie produkujemy tą biżuterię. Ale w sumie weźmy tak, badanie przedmiotów do związku zawodowego chciałbym dać. O, i niech tak będzie. I od razu damy jeszcze tą tutaj kartę. O, i niech taka będzie kolejność. The people celebrate your leadership. How thrilling.
darling, a renowned personage has arrived. Ciekawa karta. Cóż, nic na to nie polecimy. Oj, mało troszkę, bo większość wydałem. Ja nie mam okien. A w sumie... No, zróbmy tak. To już niech tak będzie. Tak więc dostarczamy. To sobie ulepszymy na ostatni poziom, czyli zwiększymy jeszcze pojemność magazynową. No w sumie by się przydało. Ale też nie tylko, też by się przydało niektóre... na przykład budynki rozbudować. Samą powierzchnię magazynową. Dobrze, to skoro ty tam płyniesz, to na razie możemy to zatrzymać, ten cały proceder. Mam tutaj zadanie mieszkańców. Fotografować młodą parę. Cyk, zdjęcie. Piła dłuręczna i jeszcze muszę coś tutaj przeczytać. Jeśli nie ma tutaj zadania, to oznacza tylko jedno. Musi być gdzie indziej. Możemy w stanie świecie. A jednak. Nie. To tylko od tego. Muzyczka włączyła się, jakby była jakaś katastrofa. A, faktycznie. Czy szpital ma tutaj zasięg? Nie, nie ma tu. Halo? Dlaczego gra mnie nie poinformowała o tym? No kurczę, no co to ma być? A zwiększamy powierzchnię magazynową przy okazji. A przy okazji to wiecie, też turystyka na tym wpływa. Tak? A, nie zdążyli uratować sytuację. No to słabo. Dobra, mamy... Ile tak naprawdę atrakcyjności dodaliśmy do tego sektora? 73. Zawsze to coś. Tak wspominałem, zawsze to coś. O, teraz cegieł mi nie brakuje, no kurczę. I tak, jeszcze raz więcej cegieł, więcej desek. Tyle temacie, aż kurczę, przyspieszę czas. Po prostu inaczej nie można. To się powoli pada. Tutaj dobuduję kolejną nabudówkę. Trochę mamy tutaj punktów. Może jakiś nawet zestaw ukończyłem, bo ja kupiłem zwierzęta, które mi nawet brakowały tutaj do jakiegoś zestawu. Na przykład do embasy. Hiena centkowana. I strusiek. I mamy strusia. I co daje duma sawanny? Heste, panie, ale to słaby jest w tym przypadku.
Okej. No cóż. Ale mamy zestaw ukończony. No ale mamy zestaw ukończony, chociaż dobry item. No, more or less popular than before. No, 327. Coś tam się poprawiło lekko. Lekko, ale zawsze coś. Mamy tutaj takie artefakty. To może chętnie bym nawet dodał do tego zestawu. A więc tak, może pokażę po pierwsze ten artefakt. Czyli to jest Diorama Krebi. Zwierzęta, które też się pojawiły. Czyli tak, strusie. Hieny centkowane. W ogóle mają dość ciekawy widok, bo już od razu na sektor przemysłowy, no ale cóż. Mam nadzieję, że tym zwierzęku to nie będzie przeszkadzać, chociaż w normalnym życiu to raczej... Chociaż... Może były takie przypadki? To jest takie rozstajki filozoficzne, bym powiedział. No dobra, troszeczkę odpływam nie w temacie. To i to. A może troszkę za dużo? O, teraz już jest lepiej. Teraz jest głód, jak to się mówi. Troszkę to też rozbuduję. No i fajnie. Jak tam kochane badania? Dopiero połowa. No to jeszcze troszkę poczekamy. No, to będzie podskakiwać jak powajowany pieseł. Dobra, dokończymy jeszcze tylko ten projekt tutaj i będziemy kończyć materiał, tak sądzę. Czyli tutaj dopłynąłem, tutaj dostarczyłem, tutaj rozbudowałem i tak dalej, i tak dalej. Tak, farmy zboża. Proszę bardzo. Ups. No chyba mnie zaraz coś strzeli, teraz już nie ma stali. Cholera jasna. It's known me of superstition. Coś tam popłynęliśmy w tym rozwoju? Chyba było wcześniej 44, tak sądzę. No tutaj byśmy już mieli jeden. Ale tylko jeden. Powoli dopływasz. W ogóle takie dość duże już jest opóźnienie handlu. Czasami tutaj nawet widzicie. Aye.
Może nawet bym wybudowała dedykowane pilsy w tym sektorze. Tylko tak, teraz wydałem stal, no brawo ja. Ta. No brawo ja. No cóż. Ewa, weźmy to, co tam mamy i chodźmy. Tutaj. Chociaż troszkę tam ten handel zostanie poprawiony. Minimalnie, ale zawsze jakoś. No, jak tu zdobyłem tą kartę, to myślę, że ją mogę dodać spokojnie. No się pod co? Może pod rozwój produkcji węgla? Może nie węgla, tylko nawet żelaza. O, nawet pod żelazo bym dodał. No, będzie to dobry pomysł. Tak sądzę. W sumie to. Okej. No to jak tak, będzie to dobrze. Już tutaj jestem. Nie musisz mi tak narzekać. Że tylko zobaczę paliwko. Paliwko jest w porządku. I jak tak pozostanie. I kolejna farma. Ojajaj, chyba będzie nawet za mała. O kurczę. Okej, niech taka będzie. Tylko teraz zrobimy to tak. Już jest lepiej. No, może być. Więc troszkę tam zwiększyliśmy produkcję zboża. Minimalnie. A w ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem taki myk fajny, jeśli by ktoś chciał tak z automatu powiększyć, znaczy może nie powiększyć, ale pogrubić budynek. No to wystarczy w sumie nawet od samej góry wziąć tak. I wtedy cała nadbudówka się tak robi. Także wystarczy takie jakby jedno kliknięcie i macie załatwione. A myślę o tym, że moim zdaniem chyba tak ładniej wyżowce wyglądają niż takie chude tyłki. Tak to bym określił chude tyłki. A czekaj. Mogę się rozbudować przecież. A i masz ostatni poziom też. Ile tam już mamy?
No, troszkę się przesunęło, troszkę do przodu. Jak to można określić? Coś tam idzie powoli. O, pałac do rozbudowy jeszcze jest. Ale tak, stali nam brakuje. No tak. Nie mamy stali. A w sumie teraz jak jesteśmy tutaj, ja bym sobie sprawdził zużycie materiałów konsumenckich. O, widzę, że konserwy będą potrzebne. Czekajcie, bo ja to na wszystkie wyspy się patrzę. To jeszcze raz. O, teraz już jest lepiej. Teraz jest dobrze. Może faktycznie bym zbudował w końcu tą fabrykę konserw. Ale to może najpierw rozbuduję pałac, bo pałac da mi większe profity. Chociażby, że nawet bym się zbliżył do tego poziomu tutaj. Niewiele, ale prawie. Ale prawie się to zbliżyło. I to też zwiększy ogólnie produkcję. Bo na przykładzie, oprócz że to da mi dodatkowy slot, to jeszcze pasywny efekt, czyli 16% wydajności. Więc fajna sprawa. Bardzo fajna. The people celebrate your leadership. O, mamy już stal. No dobrze. To już lecę. No i fajnie mamy to. Kolejne poziomy tutaj, kolejna produkcja będzie się szykować ładna. Możemy przetwarzać mosiąc w sumie. Zamiast złota i byśmy bardzo dużo zaoszczędzili na złocie. I wiecie co? To nie jest nawet zły pomysł, aby tak zrobić. Bo teraz jak prezentuje się produkcja zwykłego złota? Ile mamy nadwyżki? Sztabek. Jest tutaj jakiś punkt produkcji? Jest tutaj. O! Tylko tak, ja też muszę uważać jeszcze na jedną kwestię, mianowicie nad produkcją pereł, bo to jeszcze pereł zużywa. Nie tu. A tu. Okej, jest w porządku. Dobrze. To sobie dodamy. Tam nie macie się o rudę złota, bo przecież też importujemy normalnie tutaj. Tutaj to też tak na spokojnie bym powiedział. I chyba na razie to tyle z rozbudowy sieci biżuterii. A to wiecie, i tak to jest oczywiście zapotrzebowanie tylko na turystów, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze inwestorzy to zużywają. Więc tak naprawdę zużycie jest jeszcze większe niż tutaj, więc to jest takie troszeczkę... Można to tak jakby ująć, takie oszukane zużycie. Znaczy nie do końca prawie, albo nie może nie oszukane, tylko takie zbytnio nieprawdziwe zużycie, o. Takie ukryte zużycie. Pokazuję tylko tą mniejszą część, a główne zużycie, no to oczywiście zakazałem tutaj, żebyśmy zadowolili chociaż turystów, bo to bardzo wpływa chociażby na populację. Więc bardziej mi na tym jakby zależy, aby turyści byli zadowoleni.
No dobrze, ale w tym momencie ja będę kończył ten materiał. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się, do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.